W dobie aplikacji i facebookowych grup, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o tym, w których miejscach drogówka stoi z suszarką, mruganie długimi światłami nie jest już tak częste jak dawniej. O tym, że nie warto tego robić, przekonała się kobieta, która zamrugała do policjantów. Łukasz Kądziołka. Nie wiem. Ta kobieta nie wiedziała, że przed policją ostrzega policjantów. Jak pani jedzie zgodnie z przepisami, to się pani nie ma czego obawiać. To po co pani mruga? To fragment rozmowy nagranej przez policjantów gliwickiej drogówki po zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Gdy jechali nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem, zauważyli, że kierująca samochodem kobieta mrugała światłami drogowymi, ostrzegając innych kierowców o kontroli prędkości. Proszę pamiętać, że ostrzegamy wszystkich, nie tylko tych, którzy przekraczają prędkość, ale takie osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, które bardzo często jeżdżą w stanie nietrzeźwości, które z innych przyczyn, na przykład stanu technicznego pojazdu, unikają kontroli. Teraz niech pani pomyśli, jedzie taki z 3 promilami i teraz pani go ostrzeże, że tam policja stoi. W tym przypadku 44-latka została nagrana przez policyjną kamerę. Dłuższa rozmowa dopiero przekonała ją do tego, że popełniła wykroczenie, początkowo tłumacząc się, że zrobiła to nieumyślnie, niecelowo, przez przypadek. I po co takiemu wariatowi, co jedzie tutaj 100 na godzinę, mrugnąć, żeby on se zwolnił, a przejedzie koło patrolu i znowu da gaz do dechy i pojedzie, a za 300 metrów kogoś zabije. Kobieta ostatecznie przyznała się do wykroczenia, co skończyło się mandatem w wysokości 200 zł i 4 punktami karnymi. W tym roku zapłaciła już mandat za przekroczenie prędkości.